Siemaneczko, do beściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym odcinku z H1Z1 King of the Kill w trybie skirmish. O, kolejny z satchelem. Wybaczcie, że nie otwieram worków, ale miałem to nagrane, o, ciemno się zrobiło i niechcący ten plik usunąłem. Wygrałem ponownie tą koszulkę. Wygrałem Moro jakąś koszulkę i Forest Camo, to wygrałem. Oj, teraz wam nie pokażę, pokażę wam później. To dostałem za... dostałem po prostu worek, jak grałem w skirmisza. Ten skirmisz teraz kiedyś był tylko z pistoletami, z kuszami na broń krótką. W tym momencie mamy skirmisz tylko na hunting rifle oraz pompy. Dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo. Przydałby się nam jakiś wóz, ale tutaj będzie... cholernie trudno o wóz. Coś tam widzę, czy mi się wydaje? Widzę policję. Ale ktoś tam leci po to. Będzie ktoś pierwszy? Nie wsiądę. No dobra. To spróbujemy go ubić. Mam pompę. Ktoś samochodem przyjechał. O, to jest to camo, które wygrałem. Dostałem worek z skirmisz po prostu. Niech ktoś jedzie do tej policji. Czy idzie, w sensie. Ja sobie go spróbuję wtedy odstrzelić, albo padnę. No, jedno z dwóch. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczcie, jaki jest chwila. Możecie ten czas wykorzystać teraz i pozostawić łapkę w górę. Byłbym wam bardzo wdzięczny za to. Bo im więcej tych łapek w górę, tym lepiej pozycjonowane są moje materiały. Biegnie. Patrzcie. Dobra. Mam. Padł. Tam jest druga policja, widzicie? Tam w oddali. Ale teraz to nieważne. Teraz bierzemy samochód. I spieprzamy, bo już ktoś do mnie ładuje. Ktoś tam snajpę miał. Jedzie za mną, prawdopodobnie. W tej chwili w sumie to nieważne. Samochodu nie rozwalmy, a już rozwaliłem. Biorę to. Wszystko biorę, co się da. Szybko zdążę, czy nie? Zdążę, spieprzam stąd. Kurde, nie mam naboi. Samochód rozwalony, trudno. Ja żyję. Na drugi brzeg sobie się przedostaniemy i zobaczymy. Coś wymyślić trzeba, no po prostu. Szkoda, że rozwaliłem ten samochód, no trudno. Płakał nie będę. Nie mam naboi do hunting rifle. Trzeba je gdzieś zdobyć. Idziemy w krzaki, poszedujemy sobie to wszystko. Dobra. To mam. Apteczka jedna tutaj. Wszystko do plecaka. O, mam ten. Piórka. To też do plecaka. To też. 9 do poszredowania. Hunting rifle mi się by przydało bardzo. Nie podchodzi mi tutaj nikt? Nie. Słuchajcie, baterie i sparki mam. Tam od prawej słyszę... kruki. Od W. Tam na domkach zapewne ktoś będzie.
Poczekajmy chwilę, poczekajmy, nie śpieszmy się do gipsu. Szkoda, że nie mam tych naboi do snajpy, no. Gdzie jestem? G7. Jestem w tym miejscu, gdzieś tutaj. Poczekajmy, no zobaczmy, jak się pojawi strefa. Nie wiem, czy nie przejdę sobie tutaj wzdłuż tego jeziorka na te domki. Na Long Pine. Long Pine co się nazywa? Nie. Jak tam strefa? Nadal jej nie mamy jeszcze. Nie mam żadnego worka już do otwarcia? Nie mam, bo... To nagranie, co spieprzyłem, kurde, tam były... Dwa Elite Buggy, jedno było za wygranie Ignition, którego nie nagrałem, drugie było za trzecie miejsce Skirmish, którego nie nagrałem. I trzeci worek to był za miejsce szóste chyba w zwykłym Battle Royale'u. Chyba tak. Czy za Ignition? Aha, i był jeszcze worek Skirmish, tak, który dostałem w rozrywce Skirmish, ale to miałem to kamo, które mam na sobie ubrane, które widzieliście. No szkoda, tamten plik niestety został zniszczony przeze mnie przez przypadek. Oj. Coś słyszałem znowuż. Te odgłosy czasami są takie, że wydaje się, że coś jest blisko, a tak naprawdę niczego wokół mnie nie ma. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie siedzimy w krzaczorach. Krzaki Gaming. Jak to mawiają teraz w tej chwili. Jest strefa tu, gdzie ja jestem. Przydałoby się cisnąć na DeSoto, myślę. Czyli całkowicie na S, w tamtym kierunku. Obejdę sobie to jezioro, dobra. Najwyżej ktoś mnie ze snajpy ściągnie. Jakieś prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie, istnieje. Aczkolwiek mam nadzieję, że tak się nie stanie. No szkoda, że tą policję rozwaliłem. Szkoda, ale nie ma co już teraz płakać. Wciśnijmy sobie plus. Popatrzmy na mapę. Będą z pleśni uciekać. Z Villas również. Nie, zrzut jest daleko, okej. Przez chwilę myślałem, że będzie gdzieś u mnie. Tutaj może być jeszcze policyjka, chociaż nie, bo to była jedna, to najprawdopodobniej ją zgarnęli. Kruki tam od góry, od NW. Biegnijmy, biegnijmy. Spróbuję ten domek pierwszy zahaczyć. I polecę dalej na południe, na DeSoto właśnie. Też kład powinien być, się respi pod tym domkiem często. 42 zawodników jeszcze na planszy, na mapie. Kłada nie ma. Nikogo tutaj nie było. Mamy naboje do snajpy, spoko. Trochę więcej ammo do shota. Dobra, ten kask wyrzucimy. Bierzemy ten, bierzemy Vista. Trampek nie biorę. Dawać mi tu apteczkę, jest jakaś. Ty, zaczynam się zastanawiać, czy tu nie będzie. Czy tu nie będzie tego samochodu. Weźmy sobie jednak shota, myślę. Pobiegnę trochę na południe, zobaczymy. Jestem w tej chwili na 40 pozycji. Z daleka zobaczę, czy nie ma policyjki. Ktoś tam biega. Czyli policyjki raczej nie będzie. Ktoś wybiegł do tamtego budynku. Dobra, spieprzamy. Na ten kamper zerknę. Tam w dolince, w oddali.
czy tam ktoś przelutował. No jak w sumie był na domku, to pewnie i kamper przelutował, chociaż nie, jest zamknięty chyba. Lecimy. Tak, kamper jest zamknięty. Sekund do gazu. No otwieraj! Granacioka i militarkę. To tak, to tak. Kolejne bandaże. Co jest? To jest źle zrobione. Tak nie powinno być. O, właśnie tak. Co jest? Miałem pokazaną snajpę na plecach. Dobra, lecimy. Na ten domek nie, myślę odpuścić to. Ktoś do tego kampera może tutaj zmierzać. No ale zobaczmy na DeSoto. W tej chwili jeszcze na dole mam ognisko? Czy mi się wydaje? Kruki przede mną. Mam pewnego pomysła. Trzeba tylko dobiec powyżej DeSoto, no w ten las powyżej. I czekać, aż ktoś będzie po DeSoto gonił, żeby go odstrzelić. Dobra, pozycja numer 30. DeSoto od lewej mamy. Ale mnie wkurzają te samoloty, kurde. Potem nic nie słyszę, co się naokoło mnie dzieje. Czy ktoś gdzieś biega? Czy jakiś ruch? Zamiast być słyszalnym, to słychać tylko te samoloty. Dobra, wbiegniemy sobie tutaj w las. Nie wiem, czy ktoś wpadł też na ten pomysł, na który ja wpadłem. Zobaczymy. Jest tam pick-up. Tyle tylko, czy to jest pułapka. Ryzykujemy, lecę tam. Ale kruki ewidentnie słychać. Nikogo tu nie widać od tamtej strony. Pick-up nie ma sparków, ale już mamy. Haha, mam wózek. Zajebiście. Okej, zaraz sobie na mapę zerknę. Tylko jednak w tym momencie wyjadę wyżej, żeby mieć chwilę spokoju. Dokąd ja tam mogę cisnąć? A, jeszcze mogę kawałek. Ktoś wyciągnął tylko sparki. Po prostu ktoś tu pewnie innym wozem przejeżdżał. Tylko, że jak są snajpy, to nie warto stać w jednym miejscu, bo ktoś mnie upieprzy z daleka. Dobra. Mam coś jeszcze do pośladowania? Nic. Baterie można wywalić. Mam dwa baki, jedną apteczkę, 24 bandaże. Nie wiem, czy tutaj dojdzie gaz. Czekajcie, muszę to sprawdzić. F9. Dojdzie. Chociaż? Chyba tutaj dojdzie. Będę musiał lekko na E, czyli tam cisnąć. Ale na razie spokojnie. 24 pozycja. Pick-upem mi coś... Wydawało mi się, że odjeżdża mi, ale okej. Piórka. Przesuńmy się, bo tu już gaz idzie. No,
Coraz bliżej ten gaz już jednak mnie jest. Jadę tam na E. Trzeba ten gaz kontrolować. Jak najmniej zostawać w miejscu, trzeba być w ruchu. Bo ze snajperami to będzie przekichane. Dobra, gaz przestał nadchodzić. Stoimy sobie w tej chwili tak. I sprecyzujmy, gdzie ja bym się chciał udać. Nie wiem, czy... Nie, to nie ma chyba sensu przeszukiwać. I zastanawiam się, czy ma sens jednak ten samochód. No ale dobra, zostawmy go jeszcze. Przejdźmy się zobaczyć na to DeSoto. Chociaż z drugiej strony blisko DeSoto przecież. Ta ulica Dolna, tylko kawałek zejdą, to oni jeszcze na DeSoto będą. Dobra, to jeszcze nie jadę tam. Pozycja 23. Poczekaj, herbatki. A gdybyś ciaku nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę, uczyń to w tej chwili. Jeśli chcesz oczywiście, jeśli chcesz pomóc w pozycjonowaniu tego filmu oraz mojemu kanałowi. I jeśli ci się filmik podoba, to właśnie nadeszła ta chwila, by tą łapkę pozostawić w górę i napisać komentarz, korzystając z wolnej chwili. Patrzcie, prawe tylne koło w powietrzu. Pick-upem mi zarzuca. Więc magia. Na Cranberry jeszcze będą siedzieć, na górach od radiostacji będą już schodzić, z Long Pine będą schodzić, z Bubas będą schodzić, są na Tamie i na Cranberry pewnie. I się czają. Ale spokojnie. 60 sekund do gazu. Ale pióro od prawej. Ktoś mnie podchodzi? Nie. O, już jestem ładnie w powietrzu. Sorry, hepko mi się. Sekund, ale ja nie mam daleko, także spoko. Mam jedną apteczkę, jedną, no. No, mam sporo tych piór wokół siebie. Ten sekund. Ale na spokojnie, bez pośpiechu. Dobra, ktoś dostał. Ten gaz już jest za mną. Ciekaw, czy w tych domkach się ktoś kryje. Wiem, że ja idę na gaz, wiem. Ale na spokojnie. Tu sobie teraz wykręcę w dół. W tej chwili z gazu wyjechałem. Nie wiem, czy ktoś tutaj za stacją się nie chowa. Mam nadzieję, że nie.
Po dole tu nikogo nie widać. Jak nie ma nikogo za stacją, to jest spoko. Aż mnie korci, żeby tam wyskoczyć. Wiecie co? Ja tam podjadę. Może coś tu jest, może nie. Wchodzę do tego gazu. O właśnie, na to liczyłem. Do shota jedna paczka, do snajpy nie ma nic. Czyli ktoś najprawdopodobniej... Ale apteczki nie zauważył, brawo. O, proszę. Kolejne ammo do snajpy i kolejne dwa plecaki. Jest spoko. Przejdźmy się jeszcze kawałek dalej, do kibelka. Nie ma nic, to zobaczę jeszcze na stację, myślę. Mam tą chwilę, to zobaczę jeszcze tutaj. W gazie tutaj na bagnik nie siedzi, więc... To raczej nie będzie problemu. Nie, tutaj nie ma nic, tu chyba było przeszukiwane. Nie, dobra, pięknie. I robimy wypad. Zobaczmy jeszcze na apteczki na stacji, ale nie ma. Koktajl. Dobra, podchilujmy się trochę. Żeby mi teraz nikt tylko w cymbał nie trafił. 19 pozycja. Okej, granat odrzucę i dam tutaj koktajla. Słychać, słychać, nie obchodzi mnie tutaj nikt. Dobra. Wow, 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 zapomniałem spark plugu wsadzić. Jadymy. Co mi ten gaz tak dyma? Nie. Myślę, że w domku jeden będzie, w obozie na obozowisku jeden będzie. Tam po prawej, ale... Jeszcze na spokojnie. Biegnie tam ktoś? Nie. Stamtąd też jeszcze nikt nie czmycha. O, gaz mnie dorywa. No jednak ten domek zakryje gaz. 3 minuty. Tutaj na tych domkach są na pewno. Nie wierzę, że nie. Staniemy tak, wyłączymy. Jak tam strefa, nadal trzeba zrobić taktykę podjazdową, coraz bliżej. 18. Ile ja mam tej amunicji? 13 do snajpy. Dwie apteczki, 25 bandaży. No jest spoko, no w pierwszą dziesiątkę trzeba celować i ją osiągnąć, tyle. Skąd oni teraz spadają? No tam jeszcze częściowo są, spadną z Cranberry. No. Pod góry trzeba będzie podjeżdżać. Benzyny mam jeszcze spoko. Dwa baniaczki, nie jest źle. Ponad pół baku już gotowej wachy. Zalanej. Spoko, że mnie stamtąd tylko nikt nie gwiznął, to będzie dobrze, bo... Ach, myślałem, że widzę ruch. W domkach ktoś na pewno będzie. Z tamtej strony słyszę kruki.
Mam nadzieję, że nie słyszycie kosiarzy umysłów. Chodzą z tymi piłami do koszenia trawy z kosami, aż z żyłką, i koszą trawnik wszędzie. Mam słuchawki na uszach i to słyszę, więc myślę, że wy też będziecie jednak to słyszeli, ale nie będzie to dla was uciążliwe zanadto. Dobra, 15 miejsce. Za minutę gaz. Ha, ha, ha. Drugi Lake byśmy przejechali, może nie. Tam nie. Od tej strony będziemy jechać. Normalnie na północ. Tutaj od tych domków na pewno będą ciśli. Łyczek herbaty. I powolutku, byle cały czas w ruchu. Już mi 10% wzięło, nie? Fajnie. A, myślę, że tam koleś. Nawet nie mam co, nie wiem co mam w ręce, chyba pompę. Z tego domku tutaj po lewej też będą wypieprzać najprawdopodobniej. Bierzemy na szybko bandaż. Jedziemy ten domek, zobaczymy. Naboje do pompy są, więc chyba tam nic nie ma, nikogo. Byłoby zajebistą miejscówką właśnie na chwilę tutaj posiedzieć. Zastanawiam się też, czy w tej chwili ktoś jeszcze w gazie siedzi. Dobra, zostaniemy na chwilę tak. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Widok mają świetny, ale na mnie też ten widok mają dobry. Korci mnie ta chałupka. O kurde, ale trzeba będzie spieprzać. O, na razie Teddy. Będę musiał całe góry przejechać, no. Albo wokół gór. F8. Myślę, że przejadę się raczej wokół gór. W sumie, o, samochód tam jedzie. Nie, to jest quad. To jest quad. Dostałem w łeb! Jak on to zrobił? Ale mnie trafił. Ściągnął mi kask? Nie. On tu będzie jechał. Tak myślałem. Dostałem po raz drugi. Dobry jest. Dobrze, że ja siedzę na apteczce. Dobry. He, będzie cisnął za mną, ale okej. Apteczka mnie lekko hiluje, żeby tylko samochodu nie rozwalić. Ale mnie przegonił, no. Potem ja będę miał chwilę, to zobaczę na to, ile żywotności jeszcze ma mój kask.
Pozycja numer 14. Dobra, trzeba spieprzać. On będzie pewnie przez góry przejeżdżał. Słuchajcie, ja nadal krwawię. Już nie. Zalejemy wachę i ciśniemy. Wow, 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 ten gaz teraz będzie cisnął i to ostro. Ja i tak będę musiał prawdopodobnie pod tą górę podjechać. Nie, w sumie już jestem obok, okej. Ale w gazie na pewno się znajdę. Jak on to zrobił? Wyskoczył i od razu mi heada zapieprzył. To chyba był Feus. Feus tak zapieprza. Zdążę objechać tą górę. Dobra, już się w sumie kierujemy na zachód, więc w miarę tak. O, jestem w tej chwili w gazie. Ale myślę, że to tylko chwilowe. O, tu jest zrzut. No ale co teraz w zrzucie jest niby fajnego, skoro snajperki mamy w posiadaniu od początku? Nie, nie będę ryzykował. Popatrzę tylko, co tutaj się dzieje, ale ryzykował nie będę. Jakbym był w pierwszej dziesiątce, to już bym zaryzykował. Na chwilę obecną jednak nie. Oni będą musieli tak stąd spieprzać jeszcze. Więc jak nie mają samochodu, to już się muszą stąd brać. Może jednak weźmiemy ten zrzut. Może nam się udać. Nie wiem, gdzie ten kładowiec jest. On mnie jeszcze niepokoi. Pozycja 11. To jest strasznie na otwartym terenie. Dobra, spróbuję wziąć ten zrzut. Nie wiem, czy się uda. O, nie było w nim nic. O, kładowiec! Czy nie kładowiec, czy to zwykły koleś? Przetrzymam go tutaj trochę, on jest za tym drzewem. Przetrzymam go tutaj trochę, a potem go spróbuję udupić. Wiem, Antek, gdzie jesteś. Tutaj. Aha, nie trafiłeś. Ale wiem, że tu jesteś. Tak, tak, spokojnie, spokojnie. Dziesiąte miejsce. Co ja mam? A ja bym chciał... Gdzie on jest? 30 sekund. Nie wiem, czy dostał, czy co w końcu. Chyba dostał. Trzeba spieprzać. 10 sekund daleko. O, ktoś do mnie już wali. Na pewno, bo samochód mi dymi. Wow, 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 wow. Z góry tam ktoś jeszcze jest, jeden. Do mnie wali. Ósma pozycja. W samochodzie połowa HP. Kurde, może był... Ja nie wiem, czy go rozwaliłem w końcu, czy co to wyszło. O, tam jest za drzewem kolejny.
Widzę cię. Ale ja bym sobie wziął tamtego jednak. Wracam po niego. Gdzie jesteś? Samochód ma 34. Wiem, że on gdzieś tutaj jest. Gaz i tak do zrzutu nie dojdzie. Będą rozwalszylać do mnie, czy nie? Siedmiu. Ale co mi z tego zrzutu, jak tu nic nie będzie? O, gdzieś ktoś wali tutaj blisko. Myślę, że wysiądziemy. Gdzie jesteście? Pozycja szósta. Ja jestem w dobrym miejscu, słuchajcie, chyba w miarę. Samochód wybuchł, za mną jest zrzut. No poczekamy, zobaczymy. Od lewej mi tutaj może ktoś wyjść. Sześćdziesiąt sekund, come on, come on. Granat jeszcze miałem, no właśnie. Oj, przełączyłem na podwójny klik. Tej górki się tutaj boję trochę, tyle wam powiem. Tak to w miarę gitara. Szóste miejsce. Będzie lipa, jak ten gaz jednak tutaj podejdzie ode mnie. Kto to gdzieś czymś rzuca? O, tam. I pewnie ktoś tutaj chce podejść do góry. Wiedziałem. Patrz. Ale wiem, że tu jest jeszcze jeden. Wiem, że tam jest jeszcze jeden. No właśnie. Tam jest jeszcze jeden na bank. Tu jest. Padł. Spoko, jestem trzeci. Nawet go nie zbieram. Jestem w dobrej strefie. Zostało jeszcze mi dwóch. Pięknie, zajebisty skirmisz mi wyszedł. Tam widzę jednego menda. W którym miejscu on tam był? On jednak chyba nie będzie tutaj cisnął drzewami, zaraz zobaczymy. Nie wiem, od tamtej strony był na pewno jeden i skoro nie ma strzałów... Dwie minuty. Teraz ja będę musiał podchodzić w ich pozycję. Myślę, że tam gdzieś od lewej, od WSW jest jeden, no i tam jest ten drugi, od NNW. Mam apteczkę, tego będę mógł jeszcze splądrować i w gazie będę mógł iść. Nie wiem, czy to nie będzie mądrzejsze, no zobaczymy. Na razie czekamy. Łyczek herbaty. Oni tam też... na pewno skanują cały teren, całą okolicę. Więc nie ma się co ruszać. Tam mam jeden lód i tutaj obok mnie jest drugi lód. Hej, krzaki, dobra kryjówka. Tamten chłopek pobiegł chyba, na N tam. WNW. Ale nie jestem pewny. Jeszcze za wcześnie na apteczkę. Tym bardziej, że mam jedną i nie wiadomo, co jest w tym worku obok mnie. Myślę, że jakie apteczki będą, ale... No to się zaraz przekonamy. Granat mi nic nie da. Na pewno jeszcze nie w tej chwili.
30 sekund, jeszcze nie. Jak będzie 10 sekund, wezmę, zaimplikuję sobie apteczkę. Gdzie ten worek jest dokładnie? No gdzieś tu, dobra. No dobrze, jaki, jeśli wam się odcinek podoba, jeszcze nie zostawiliście łapy, to przypominam po raz kolejny, zostawcie tą łapę. Odcinek wydaje mi się, że wychodzi świetnie. No to wpierwszę sobie ze 3 bandaże, jak nie lepiej. Oj, będzie mi zabierało i to dużo. Nic te bandaże jednak nie dają. Dobra, co on tu miał? Miał Kevlar. 13 apteczek. Wezmę drugi Kevlar i spieprzamy. Choroba, 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 choroba. Co ten Kevlar mi teraz da w ogóle? Coś tam jebią, czyli jeden z kogo drugiego. Widzę nam jednego po lewej. Cholera, apteczkę trzeba implikować kolejną chyba zaraz. Jest, 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 jest. Padł. I ja muszę mieć apteczkę, bo inaczej jest dupa czarna. Bierz tą apteczkę, Andrzej. Jak on wie, że ja tu jestem, to jest po mnie, przyjdzie mi z pompą. Palą wszystko. Oj! No niestety, nie zdążyłem się wyhealować. GG, man. GG. GG, man. Kurde, no, ale 4 trupy zaliczone i jeden samochód rozwalony, ta policyjka. Drugie miejsce. No, dostałem z granata, niestety. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście worek otworzymy, Elite Baga w kolejnym... Ignition lub Skirmish. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że łapkę pozostawiliście. Napisaliście komentarz. Trzymajcie się jeszcze raz ciepło. Strzała.